10 ustawień, które powinieneś zmienić zaraz po pierwszym uruchomieniu. Siema, z tej strony Rafał. Witam na kanale, na którym się dowiesz więcej o samym sprzęcie i za co go generalnie cenię. W tym odcinku pokażę Ci 10 ustawień, które powinieneś zmienić, aby lepiej Ci się pracowało z aparatem Sony A7 IV. Pierwsze i zarazem podstawowe ustawienie, które bym zmienił od razu, jest to temperatura przegrzania. Wchodzimy do menu, zjeżdżamy na sam dół, wybieramy zakładkę w kolorze żółtym, czyli ustawienia, pozycja 8, opcje ustawień zasilania i temperatura auto-wyłączenia. Zmieniamy na wysoki. Jest to dość ciepły sprzęt i miałem już sytuację, że bez ustawienia tej opcji sprzęt mi się po prostu przegrzał przy zabawie w menu. Pamiętaj jednak, że ta sytuacja była dość specyficzna. Druga pozycja jest bardzo przydatna, szczególnie jeśli pracujesz hybrydowo. Dla mnie osobiście jest to mega ułatwienie. Jak już jesteśmy w ustawieniach, cofamy się do numeru 3, dostosowanie obsługi i wybieramy różne zestawienie dla zdjęć i filmów. Z mojego doświadczenia warto odznaczyć balans bieli. Z racji, że często robię zdjęcia i filmy w kontrolowanych warunkach, a do tego w plikach RAW balans bieli można dosyć łatwo skorygować bez straty jakości. Możesz to dostosować do swoich potrzeb. W moim wypadku taka kombinacja sprawdza się najlepiej. Pozycja numer 3. Zmiana pokrętła od kompensacji ekspozycji. Sony w tym modelu pozwala nam przypisać jakąkolwiek funkcję do tego pokrętła. Ja zdecydowałem się ją przypisać pod ISO. Ustawienia, pozycja numer 3. Dostosowanie obsługi ustawień przycisków własne, pokrętła. Zjeżdżamy na dół do pokrętło kółko. Wybieramy pokrętło odpowiedzialne za EV Compensation. Następnie rozwijamy zakładkę. Pozycja 1, ekspozycja i wybieramy ISO. Jest to o tyle przyjemne w korzystaniu, że w tym modelu mamy możliwość zablokowania tego pokrętła. Dzięki czemu mamy gwarancję, że przypadkowo nie zmienimy ISO. Pozycja 4. Nagrywanie poprzez przyciśnięcie spustu migawki. Sam osobiście korzystam częściej z tej opcji niż z dedykowanego przycisku do nagrywania na korpusie. Jest to dla mnie zwyczajnie wygodniejsze. Możemy to zmienić w ustawieniach. Pozycja 3. Dostosowanie obsługi i na dole pierwszej strony mamy REC, przycisk migawki. Wybieramy włącz i gotowe. Pozycja numer 5. Czerwona ramka podczas nagrywania. Standardowo, gdy nagrywamy coś aparatami Sony, mamy dwie kontrolki, które nam pokazujemy, że ten proces jest w trakcie. Jedną z nich jest lampka koło przycisku kosza i C4 oraz druga informacja pojawia się na ekraniku w postaci czerwonego małego napisu REC, który jest dość słabo widoczny. I dlatego właśnie proponuję włączenie czerwonej ramki. Wchodzimy do menu w trybie filmowym, wybieramy zakładkę czerwona, fotografowanie, szukamy pozycji 11 i tu schodzimy do pozycji 3, która kończy się pod nazwą NAG, prawdopodobnie nagrywanie. Nawet nie próbuję tego rozwinąć w całości, zaznaczamy włącz i możemy cieszyć się ramką podczas nagrywania. Pozycja numer 6, zmiana jakości wyświetlacza. Tak, dokładnie, w tym modelu mamy możliwość poprawienia jakości wyświetlanego obrazka. Ale trzeba pamiętać, że zredukuje nam to po prostu żywotność baterii. A w dodatku w warunkach bardzo słonecznych rekomenduję używanie jej na standardzie. Ustawienia, pozycja 6, wizjer i monitor, opcja jakość wyświetlacza, ustawiamy na wysoką. Zaraz pod mamy możliwość zmiany ilości klatek w wizjerze, ale niestety gdy wybierzemy ilość dużą, to nie możemy korzystać z wysokiej opcji na samym wyświetlaczu. Tu trzeba wybrać jedno albo drugie. Pozycja 7, poziom nagrywania audio. Może się tak zdarzyć, że ta opcja będzie po prostu wyłączona. A wiadomo, że bardzo często audio jest ważniejsze niż obrazek, więc warto tą funkcję monitorować. Zakładka fotografowanie, pozycja 7. Nagrywanie dźwięku, zakładka wyświetlanie pozycji dźwięku zmieniamy na włącz. Przy okazji, jak tu jesteśmy, polecam wyłączyć opcję redukcję szumu wiatru. Osobiście nie lubię ingerencji softu w audio, zważywszy, że jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej osłony na mikrofonie, to i tak nam ta opcja wiele nie pomoże. Pozycja 8. Mapa ostrości. Moim zdaniem bardzo niedoceniana funkcja, a zarazem bardzo przydatna. Tam, gdzie poprawna ostrość jest niezwykle istotna. Sam ją mam ustawioną pod przyciskiem skrótowym C4. Ustawienia, następnie dostosowanie obsługi, ustawienia własne, zakładka tył 1, szukamy przycisku, który nas interesuje. Zakładka fioletowa, autofocus manual, fokus, pozycja 4, asystent ostrości. Wybór wyświetlania mapy ostrości i teraz mamy szybki dostęp do tej funkcji.
Pozycja 9. Cyrkulujący punkt ostrości. Czy wkurza Cię to, że punkt ostrości zatrzymuje się na krawędzi ekranu? Tak? To dobrze. Mam dla Ciebie rozwiązanie. W tym modelu możemy to zmienić. Wchodzimy do menu. Zakładka ostrość. Pozycja numer 2. Obszar ostrości. Wybieramy cyrkulujący punkt ostrości i zaznaczamy cyrkuluje. Teraz swobodnie możesz się poruszać punktem po ekranie w każdą stronę. A jak już jesteśmy w tym miejscu, mam jeszcze jeden mały tip. Możesz również zmienić wielkość tego punktu. Są 3 wielkości do wyboru. Sprawdź sam. I nie ma za co. Ostatnia, ale nie mniej ważna, pozycja numer 10, czyli zamknięta migawka antykurzowa. Jest to jedna z tych opcji, co równocześnie niesie ze sobą pewne ryzyko, więc używaj jej rozważnie. Sam osobiście z niej nie korzystam, ale już Ci pokazuję, jak to możesz zmienić. W ustawieniach szukamy pozycji numer 12, opcję ustawień, następnie zakładka funkcja usuwania kurzu i tu mamy opcję migawka po wyłączeniu. Wybieramy włącz, dodatkowo aparat informuje Ciebie, czego nie należy robić. Klikamy OK i gotowe. Powtarzam, korzystaj z tego rozważnie. Jeśli podobają Ci się tego typu materiały, daj znać w komentarzu, czy mam robić ich więcej. A korzystając z okazji, zapraszam Cię do subskrypcji, jak i również na grupę na Facebooku LensBusters. Link do niej znajdziesz w opisie. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.